Prosiłam Państwa na spotkanie, żebyśmy omówili troszkę, skąd biorą się pieniądze na zabezpieczenie obietnic wyborczych PiS-u, ponieważ uważam, że media lokalne powinny informować obywateli w sposób taki bezpośredni, a nie żeby obywatele dowiadywali się z mediów centralnych. Wszyscy jesteśmy za ekologią, za recyklingiem, ale podwyższenie do 1 złotego torebki jednorazowej w każdym sklepie, to chyba też jest lekka przesada, a są to ogromne pieniądze w skali globalnej. Jeszcze może taka ciekawostka, że do tej pory akcyza za piwo była w wysokości 43 groszy za butelkę półlitrową, a wejdzie akcyza, która będzie złoty 43, czyli o całą złotówkę podwyżkę. Nie liczyłam, ile to jest w procentach, ale chyba sporo. Taką nową rzeczą, którą przygotowuje w tej chwili rząd i o którym też była mowa, jest abonament węglowy. Czyli w każdym rachunku za energię będziemy mieli podwyżkę od 50 do 200 zł w celu ratowania górnictwa. Nie jest to chyba najlepsza droga, ale pieniądze z tego będą. Tylko proszę sobie wyobrazić podwyżkę 50 do 200 zł.